Witam Państwa serdecznie w Onet Europa. Moimi i Państwa gośćmi w Parlamencie Europejskim w Brukseli są dziś eurodeputowani Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I Łukasz Kochut z Nowej Lewicy. Dzień dobry. No i odliczamy właściwie godziny, jak nie minuty, czekając na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie wypłaty pierwszej części KPO, tej głównej części, czyli niezaliczki, prawie 7 miliardów euro. Adam Bodnar przedstawił w tym tygodniu plan działania przywracający praworządność w Polsce, cały szereg reform i zmian w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, w sądach powszechnych, prokuraturze i tak dalej, i tak dalej. Czy to wystarczy? No i jeśli wystarczy, to czego to dowód, eurodeputowany rząd? To nie wystarczy, dlatego że dwa tygodnie temu profesor Marek Belka na Komisji Budżetowej pytał komisarza Gentilonego i Dąbrowskisa. Ja byłem akurat na tej komisji. Ja już nie pytałem, tylko pan Belka, profesor Belka. No jak to będzie z tym polskim KPO? No i komisarz Dąbrowski dwa tygodnie temu i komisarz Gentiloni powiedzieli krótko. No nie będzie pieniędzy dla Polski, jeśli nie będzie zmian w kamieniach milowych, czyli tych wymagań, które zostały założone przez Komisję Europejską względem Polski. No i na tym skończyła się ta krótka dyskusja, więc wszelkie zapowiedzi dzisiaj pana ministra Bodnara, prawda, że będzie próbował aktywizować się tutaj w Brukseli i przywiezie jakieś propozycje zmian legislacyjnych, to proszę pamiętać, że są to tylko propozycje legislacyjne, no ale one są jakby na razie niewykonalne i niewykonane. Wobec tego oczywiście powiem tak, jestem za tym, żeby jak najszybciej pieniądze z KPO trafiły do Polski. One miały trafić do polskich samorządów, one miały trafić nie do Prawa i Sprawiedliwości, do polityków, tylko do polskiego biznesu. One miały trafić do polskiego systemu zdrowia. No ale oczywiście 30 rezolucji przygotowanych między innymi przez pana... Zdurę pan powiada. Przez pana... będzie pan miał możliwość mówienia. Mam nadzieję. 30 rezolucji, czy 40 rezolucji przygotowanych przeciwko Polsce, właśnie między innymi przez opcję pana Kochuta, no po prostu spowodowało, że Komisja Europejska w myśl hasła ulica i zagranica po prostu tych pieniędzy na razie Polsce nie przekazała. No i jak cytuję dzisiaj jeszcze raz w tej chwili pana komisarza Gentilonego i Dąbrowskisa sprzed 2-3 tygodni, na razie tych pieniędzy nie będzie, póki nie będzie kamieni milowych. To dajmy głos eurodeputowanemu. Panie pośle, tak nabałaganiliście przez te 8 ostatnich lat w całym układzie praworządności, w tym jak Polska wyglądała na arenie międzynarodowej, że zablokowaliście pieniądze dla Polski. By the way, to przecież pan Morawiecki na te kamienie milowe się zgodził, o których pan mówi. Więc zobaczcie, przez 8 lat zablokowaliście pieniądze dla Polski. Teraz macie pretensje, przez że pan... 8 lat? Że pan, co pan opowiada? Przez 8 lat, bo przez 8 lat 15 trwało, roku? Trwało niszczenie... Kiedy KPO weszło? Pan nawet nie wie, kiedy KPO weszło. Ja dobrze wiem, kiedy weszło, kiedy? Ale wy już niszczyliście... Kiedy? Wy już niszczyliście trójpodział władzy od 15 roku. Nie. Przecież Komisja Europejska mówiła o artykule 7 w kontekście polskim już w 2017 roku. Niech pan powie, kiedy KPO, przed KPO weszło. Przed KPO. KPO to jest melodia późniejsza, czyli 2020 rok, oczywiście. No, ale dobrze. Panie pośle, pan minister Adam Bodnar to jest osoba, to jest minister, który jest bardzo szanowany w Europie. To jest jeden z najbardziej szanowanych ministrów sprawiedliwości obecnie w Unii Europejskiej. I ten jego plan przywrócenia praworządności to jest bardzo dobry pomysł. Dobrze, że też zaprezentował to właśnie na spotkaniu Rady Unii Europejskiej, na spotkaniu ministrów do spraw europejskich, bo Europa na to czeka. Europa czeka na ten konkretny plan. My chcielibyśmy, żeby rzeczywiście to przywrócenie praworządności i te odblokowanie, ewentualnego zablokowania artykułu 7 w kontekście polskim nastąpiło przed 1 maja, bo to jest taka symboliczna data też jednak przystąpienia tego referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, żeby w końcu Polska była krajem praworządnym, żeby te pieniądze zaczęły do Polski spływać. Wiem, że w kwietniu odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie także polskiego rządu i zobaczymy, jakie będą rezultaty. Na pewno to, co się dzieje z ministrem Bodnarem, to, że on to prezentuje w Brukseli, to jest bardzo dobre. Ja miałem kilka dni temu spotkanie z norweskimi parlamentarzystami i oni mnie też o to pytali, jak to wygląda w kontekście przywracania praworządności i kibicują oczywiście Polsce, żeby w końcu te pieniądze trafiły do Polski. No i ewidentnie wydaje się, że Ursula von der Leyen też tym działaniom nowym polskich władz sprzyja. No podobno ma być wybrana szefową Komisji Europejskiej na kolejną kadencję. To dobrze czy źle?
Źle, bo to będzie tylko tuszowanie tych wszystkich niedostatków, które były w ostatnich latach tutaj udziałem pani von der Leyen i ekipy socjalistów pana Kohuta, pana Cimoszewicza, Millera, Halickiego, bo to ta ekipa rządziła Unią Europejską i doprowadziła do tego, że cała Europa dzisiaj zalana jest strajkami rolniczymi. Kto powinien być przewodniczącym Komisji Europejskiej? Przewodniczącym Komisji Europejskiej powinien być ktoś, kto będzie odpowiedzialnie, eurorealistycznie patrzył na wszystkie państwa Unii Europejskiej, na 27 krajów i nie będzie dzielił tych 27 krajów na lepsze i gorsze. Jeśli wspominałem o 40 czy 30 rezolucjach przeciwko Polsce, to pokażę państwu jedną z wypowiedzi pana Kohuta, wyposażony, który powiedział 14 stycznia 2022 roku, tego mam obywatelstwo pan nie polskie, całego tego nie jestem Polakiem. Mógłby pan przytoczyć całego tego tweeta, bo jestem Ślązakiem. Tak, to taki i będę tweet walczył był, o silną Polskę w Unii Europejskiej. Taka była końcówka był tego tweeta, panie napisany panie. Przez pana, który głosował zawsze za tego. Rezolucjami przeciwko Polsce. Więc zanim co pan, cokolwiek dobrego pan taka powie, to niech pan pamięta o tym, co pan sam napisał. Że nie jest pan Polakiem i koniec mogę? To jest pana sprawa. Pozwólmy się odnieść, bo tu polega bycie z mniejszości etnicznej, bo pan tego najwyraźniej nie rozumie. Jestem Ślązakiem, dumnym obywatelem Polski, bo obywatelstwo to nie narodowość. Jak pan wie, my na Śląsku 600 tysięcy osób deklaruje śląską tożsamość. Po co pan takie manifesty pisze? O takie ale właśnie. Pan nie zaprezentował całości tego tweeta. No to pan zaprezentuje. Tam była jeszcze końcówka, że będę walczył o silną Polskę w Unii Europejskiej. Pan oczywiście wybrał dwa zdania, które panu pasowały do przekazu dnia no, pewnie. No pan tak ale, napisał. No ale to, panie pośle. To sam pan napisał. Mam prawo być przedstawicielem mniejszości etnicznej w Polsce. Ale jestem rzeczywiście. Ślązakiem. Oczywiście. My jeszcze nie jesteśmy uznani jako mniejszość etniczna, ale walczymy o to. Walczymy także o uznanie języka śląskiego za język regionalny. I sam jestem ciekaw, jak posłowie PiS-u ze Śląska będą głosowali w przyszłym tygodniu prawdopodobnie w polskim Sejmie w tej sprawie, bo wyborcy, którzy też są konserwatywni, śląscy wyborcy, będą ich rozliczać pan, z tego pan głosowania. Jest adwocem. Niech pan nie stwarza takiej sytuacji, ale ja jeszcze panu powiem że w Polsce to wy, panie pośle, mniejszości inne mniejszości etniczne, narodowe czy etniczne nie mają prawa głosu. Etniczne. Mają i bardzo dobrze. Dobrze, panie pośle. Polska dobrze, ale ja tylko chciałem jeszcze w kontekście Ursuli von der Leyen. Politycznej wróćmy na i tak dalej. Wróćmy, tak dalej. Wróćmy nie ma problemu ze Ślązakami. Ja chciałbym, niech sobie żyją, tylko nie, tylko nie, nie tylko, szkodzą tylko nas nie uznajecie, tylko nas nie uznajecie. Okay. Wróćmy ja was uznaję, na unijne jasne, tylko pan sam napisał, że pan nie jest Polakiem. Co pan myśli o Ursuli von der Leyen jako szefowej Komisji Europejskiej drugiej kadencji? Nie byłby lepszy socjalista na ja tym stanowisku? Bardzo zdumiony stanowiskiem pana posła, bo ja pamiętam doskonale te głosowanie nad składem komisji i nad Ursulą von der Leyen jako szefową Komisji Europejskiej i pamiętam, że przedstawiciele polskiego ICR-u, czyli PiS-u w Parlamencie Europejskim, jak jeden mąż zagłosowali za tą komisją. I nie, tymi głosami... Się pan myli. Widzi pan, głosami, znowu pan nie wie. Nie wszyscy głosowali Ursula za. Von der Leyen przeszła jako ale szefowa większość. Pomogły, ale większość głosowała. Komisji tak. Europejskiej. Ale ja głosowałem za panią von der Leyen. Za panią nie ma von der Leyen. Problemu, ja głosowałem. To u nas, pan mówi do szczerze mnie. Mówiąc, to u nas w SND, u socjalistów i demokratów była duża część, zwłaszcza kolegów niemieckich z SPD, którzy wstrzymywali się od głosu albo głosowali przeciwko, mając na uwadze jej politykę wcześniej w Republice Federalnej Niemiec. Jaka jest moja opinia na ten temat? A teraz temat? Uważają też niemieccy socjaliści Ursulę von der Leyen za być może zbyt antyrosyjską i stąd Olaf Scholz według doniesień medialnych miał zablokować jej możliwość objęcia fotela szefowej Sojuszu Północnoatlantyckiego z tych powodów. My na ten temat na grupie politycznej jeszcze nie rozmawialiśmy, w sensie kto byłby najlepszym przedstawicielem SND w kontekście szefostwa Komisji Europejskiej. Były takie ambicje swego czasu Kataryny Barley, były innych komisarzy. Czyli ta, która uważam, chciała zagłodzić Polskę. My akurat Katarzyna Barley nie będziemy chciała, na pewno mówiła, że trzeba zagłodzić przed Polskę. Wyborami europejskimi jeszcze mówimy, że będziemy, nie będziemy mówić, że wspieramy Ursulę von der Leyen, bo ona nie jest z naszej rodziny politycznej. To jest oczywiste. Natomiast ja oceniam po tych 5 latach, trudnych latach w Unii Europejskiej, po Brexicie, po pandemii, po tym, co dzieje się w Ukrainie, po jednak naprawdę dużej próbie wspierania Ukrainy, po próbie też zmiany traktatów, za czym ja jestem jako federalista
Europejski. Oceniam panią Ursulę von der Leyen pozytywnie po tych 5 latach. I o ile byłem na początku sceptyczny, jak w mojej grupie kilkanaście osób, to teraz uważam, że to jest dobra przewodnicząca na trudne czasy i dała sobie radę. I na pewno potrzebujemy doświadczonych polityków na czele organizacji. Podobnie jak potrzebujemy dalej Jensa Stoltenberga na szpicy NATO. No, wiadomo, że. Panie pośle, no niech pan tu się nie błaźni, za przeproszeniem. Tylko jak dziś pan proponuje i pana grupa, panią Barley, która powiedziała, proszę państwa, ale znowu pan wyrywa z kontekstu. Ale znowu pan wyrywa zagłodzić z finansowo. Na szczęście nie telewizja polska się już skończyła. I uważam, że jeśli SND proponuje taką osobę na szefa komisji, no to zgładzę na to i kompromitacja. Niech pan po prostu przestanie opowiadać takie rzeczy, że waszym kandydatem jest pani Barley, która mówiła, że nie wolno Polsce dawać pieniędzy i trzeba ich zagłodzić. Panie pośle. To przypomina najbardziej mroczne czasy po prostu faszyzmu. Kilkukrotnie dochodziło na sesjach plenarnych parlamentu, jak pan wie, i pan nawet zadawał jej te pytania i pani Barley odpowiadała, że nigdy takie słowa nie padły, że to jest szerszy kontekst, że także chodzi właśnie o artykuł 7 w kontekście Węgier i o to tak naprawdę w tym momencie. Niech pan nie odbiera wszystkiego dosłownie, panie pośle, bo tak się trudniej żyje. Dobrze. Nie mam z tym problemu. Odbieram to tak, jak jest i cytuję tak, jak jest, tak jak zacytowałem pana wpis. Tak samo pani Barley powiedziała krótko, jest pan że Polskę trzeba zagłosić. Chodzącym zielony ład. Kolejny temat, który chciałabym, żebyśmy dziś poruszyli, bo na pewno zdania są panów odmienne na ten temat w związku z protestami rolników. Na celowniku znalazły się te ekologiczne przepisy wprowadzone czy wprowadzane w Unii Europejskiej. No a czy powinny? Czy to nie jest tak, że jednak to kozioł ofiarny? Bo przecież te przepisy miały wyjść Europie na ratunek, zadbać o nasze zdrowie, o bezpieczeństwo. Czy nie tak jest, panie pośle? No tak, po pierwsze Zielony Ład wziął się z tego, że 15 stycznia 2020 roku była głosowana słynna rezolucja za Zielonym Ładem i pan Kochut, o tu pokażę, na żółto, głosował za rezolucją dotyczącą Zielonego Ładu. I pewnie się tego nie wstydzi, szczerze mówiąc. A dzisiaj protestują przeciwko Zielonemu Ładowi rolnicy. Natomiast całe EPP, w tym poseł Żońca, przepraszam za autopromocję, głosował przeciw, jak i całe... Na razie nie EPP. Cała grupa TKR-u. Ale to nie żadne odkrycie, panie pośle. Mamy taką sytuację, że dziś, kiedy rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, to ja pokazuję, że ECR i PiS głosował przeciwko Zielonemu Ładowi w rezolucji w 2020 roku, a pan Kochut razem z panem Millerem, Cimoszewiczem, Halickim głosowali za Zielonym Ładem i to jest czarno na białym. Dobrze. I teraz jest wynik taki, że mamy całą to jest Unię Europejską zalaną z protestami rolników. Byłem w niedzielę u rolników polskich na granicy w Medyce i jestem po ich stronie, jestem pod ich wrażeniem, ich determinacji. Tam nie ma zabarwień politycznych, czy oni są z Konfederacji, z Lewicy, czy z PiSu, czy z Prawicy. Ci rolnicy bronią polskiej ziemi. Ci, którzy są w Medyce, to oni chyba bronią, czy sprzeciwiają się temu zalewowi ukraińskich dóbr, a nie Zielonemu Ładowi. Ale tam chodzi przede wszystkim wśród postulatów wszystkich protestów jest Zielony Ład i ukraińskie zboże. Tak samo wśród niemieckich rolników okazuje się też jest protest przeciwko Zielonemu Ładowi i zbożu i kukurydzy z Ukrainy. Więc rolnicy w Unii Europejskiej dostrzegli ten problem, że Unia Europejska, właściwie Komisja Europejska wprowadziła ten wolny handel, bo wybuchła wojna na Ukrainie i to rozumiem. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, że oczywiście ten dramat ukraiński jest wynikiem tego, że pani von der Leyen od 19 roku tolerowała i Komisja Europejska i wszyscy tu na Zachodzie tolerowali Putina i Schrödera na liście płac Putina jako byłego kanclerza niemieckiego, socjalisty pana kolegi, który pracował dla Putina. Więc wszystko to było tolerowane przez panią von der Leyen. No i się okazało, że Putin napadł na Ukrainę, nastąpił demontaż gospodarki europejskiej, bo nastąpiła drożyzna energetyczna. Teraz jest zalew zbożem ukraińskim i kukurydzą i produktami rynków rolnych Europy. Są protesty i Komisja Europejska mówi, przedłużamy tą sytuację jeszcze o rok, do 25 czerwca przyszłego roku. Tak, ale są bezpieczniki, szereg zabezpieczeń no i proszę zostało państwa, wprowadzonych. Ja stoję po stronie polskich rolników, towary, europejskich rolników na import i głupocie Zielonego Ładu i przeciwko pakietowi Fit for 55, ponieważ ten pakiet, który pan Kochut bardzo serdecznie popierał zawsze w swoich wielu wypowiedziach,
Po prostu niszczy gospodarkę Unii Europejskiej. Bayern, firma niemiecka, ucieka i buduje kampus w tej chwili w Chinach. Audi buduje kampus z akumulatorami w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, to i ci sami Chińczycy obiecali, że do 2060 roku także będą neutralni. Klimatycznie, żeby pan... Rządziliście Unią Europejską tak, że firmy z Unii Europejskiej uciekają. Starałem się, ale nie przeszkadzałem. PiS Zielonego Ładu to a jak amatorszczyzna i amnezja. Politycy PiSu na początku, kiedy ta legislacja pojawiała się na stole, mówili, nawet pan prezes Kaczyński, że Polska musi w tym uczestniczyć. Bo takie były czasy. Oczywiście, to prawda, w międzyczasie wybuchła wojna w Ukrainie i wiele rzeczy się zmieniło. Pełna tak zgoda. Natomiast sam Zielony Ład, sama ta koncepcja, koncepcja neutralności klimatycznej jest dobra dla Europy, bo chodzi także właśnie o uniezależnienie się od paliw kopalnych, także z Rosji. I z tego powodu oczywiście Rosja, Kreml atakowały Unię Europejską jeszcze przed wybuchem wojny, bo wiadomo było, że ten proces odchodzenia od paliw kopalnych jest niebezpieczny właśnie dla Kremla i dla Rosji. I tutaj akurat wtedy, panie pośle, pan jakoś siedział cicho. Ja w sprawie Nord Stream 2 i w sprawie tych wszystkich... Rezolucja! Ale proszę mi nie przeszkadzać, ja panu nie przerywałem. Ja siedziałem cicho w sprawie Nord Stream 2? W tej sprawie mówiłem na sesjach plenarnych jednym głosem z przedstawicielami PiSu i z przedstawicielami wszystkich polskich partii politycznych, bo w tej sprawie jako Polacy, jako przedstawiciele Polski, obywatele Polski, mówiliśmy jednym głosem i ostrzegaliśmy Niemców, że to się może źle skończyć. Zresztą podobnie jest teraz, w momencie, kiedy jesteśmy w czasie tej transformacji energetycznej i także przestrzegamy przed zbytnim uzależnieniem się Europy od chińskich surowców. A Zielony Ład jest potrzebny czy niepotrzebny? Docelowo jest potrzebny. Oczywiście potrzebne są także pewne zmiany po tym, co wydarzyło się w Ukrainie i po tym, jaką mamy trudną sytuację geopolityczną i pewne rozporządzenia, które Komisja Europejska choćby proponowała parlamentowi, myśmy już w międzyczasie zmienili, choćby rozporządzenie metanowe. I tutaj była koalicja wszystkich partii politycznych wywodzących się z Polski, żeby na Komisję Europejską wpływać, bo nie da się przeprowadzać tego Zielonego Ładu, powiedzmy, z 2019 roku, nakładając go na obecną sytuację geopolityczną w Europie. Ale trzeba też powiedzieć jedno. No, naprawdę wiele państw członkowskich i wiele i cała Unia Europejska przeszła w międzyczasie długą drogę odchodzenia od paliw kopalnych i to jest dobry kierunek. Musimy iść w tym kierunku i proszę mi wierzyć, panie pośle, ja jestem, jak pan doskonale wie, ze Śląska i na Śląsku jest zrozumienie tej transformacji energetycznej, tylko ta transformacja energetyczna, ona musi iść w parze z dodatkowymi funduszami na nowe miejsca pracy, na właśnie powstawanie nowych źródeł energii i tak dalej. I tego niestety nie dopilnowaliście przez właśnie blokowanie środków europejskich. Pilnowaliśmy. To szaleństwo związane z Zielonym Ładem było promowane głównie przez IPP, czyli Platformę Obywatelską, Sojusz Lewicy Demokratycznej, przez Zielonych i to szaleństwo spowodowało, że w wielu obszarach gospodarczych, bo Zielony Ład nie dotyczy tylko rolnictwa, on dotyczy także energetyki, także transportu, no i rolnictwa. No i część tych przepisów została przyjęta przez polski rząd Zjednoczonej Prawicy. Została przyjęta, ale nikt nie myślał, że będzie takie szaleńcze tempo, jakie narzuciła Komisja Europejska, a ostatnio nowa pani wiceminister, komisarz PiSu, proszę mi nie przeszkadzać. Ostatnio, nie tak dawno w Brukseli była wiceminister klimatu pani Zielińska, która powiedziała, że te wymagania dotyczące 40% emisji dwutlenku węgla są za słabe, że Polska zrobi, rząd Donalda Tuska, 90% więcej niż wszyscy. Czym to pachnie? To pachnie zamknięciem wszystkich kopalń, wszystkich odwiertów gazowych. To pachnie tym, że po prostu drożyzna energetyczna będzie jeszcze większa niż jest i przestaniemy istnieć jako Polska, jako kraj, który ma swoje własne źródła energetyczne, czyli węgiel i gaz. I do tego zmierza Donald Tusk, żeby kupować energię elektryczną gdzie indziej i nie produkować jej w Polsce. I pani Zielińska, wiceminister klimatu, to właśnie powiedziała. Pani wiceminister odnosiła się do celów klimatycznych do 2030 roku, mówiących o obniżeniu o 40% emisji dwutlenku węgla w stosunku do lat 90. Faktycznie takie słowa padły w Brukseli, ale potem w Warszawie no miała się z tego mocno tłumaczyć. Miała się z tego mocno tłumaczyć. Co innego mówią ministrowie w Warszawie, co innego w Brukseli. Te wypowiedzi podobno nie reprezentowały stanowiska polskiego rządu, nie były skonsultowane.
Aczkolwiek dobrze. Mogę powiedzieć. Przeprosić za kierunek transformacji energetycznej jest niezbędny i konieczny. Panie pośle, no ja wiem, że pan jest populistą i pan będzie tłumaczył swojej bańce politycznej, że my będziemy mieli złóż węgla na 200-300 lat. Pan prezydent Andrzej Duda już kiedyś to też na Śląsku powiedział. Tak nie jest. My musimy wyjść z tego korkociągu. Ale pan, że w Chinach budowane są nowe kopalnie węgla kamiennego i brunatnego. To samo jest w Stanach Zjednoczonych. Była to ekipa ekspertów ze Stanów Zjednoczonych w Parlamencie Europejskim, pokazywali nam zeroemisyjne elektrownie węglowe. Ale tak, to dlaczego my tych elektrowni nie możemy mieć w Polsce? Dlaczego my musimy zamknąć kopalnię? Bo chce tego pan Kochut i pan Cimoszewicz i pan Czuł. Dlaczego? Bo to my chcemy mieć po prostu własną energię z naszego węgla i z naszego gazu. I tyle. My chcemy być niezależni energetycznie. Nie chcemy ropy z Rosji, nie chcemy węgla z Rosji. 14 zakładów górniczych zamknięto za czasów PiS-u. Energetycznych. 14. Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest w dużej mierze uzależnione od polskich zasobów energetycznych, czyli polskiego węgla i polskiego gazu. I także energia odnawialna jest potrzebna, wiatrowa jest potrzebna. Zgadzam się z panem. To na sam koniec być może zgodzicie się państwo w komentarzach dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej, stosunków z Rosją i trwającej wojny w Ukrainie. Przypomnijmy, że obchodzimy za chwilę drugą rocznicę wybuchu wojny. Spotkali się w tym tygodniu w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych. Zresztą w ich posiedzeniu uczestniczyła też Julia Nawalna. 13. pakiet sankcji lada chwila ma zostać wprowadzony, no ale mówi się, że nie jest on wystarczająco ambitny i wciąż nie ma też zgody 27 na 5 miliardów euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokoju, z którego państwa członkowskie miałyby refinansować sobie dozbrajanie Ukrainy. Jaka ocena tych działań Unii Europejskiej w drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, eurodeputowany Rzońca? Po pierwsze, no, to trochę głupio wygląda, że my mamy 12, 13 pakiet sankcji. Tak jakby Unia Europejska nie umiała nazwać tego zła, jakim jest wojna na Ukrainie i nie umiała nazwać Putina po prostu barbarzyńcą i agresorem. Pod stołem, pod dywanem toczą się cały czas dyskusje między francuskim biznesem a rosyjskim biznesem, niemieckim biznesem a rosyjskim biznesem. Potrzeba było aż 12 pakietów sankcji. Przecież trzeba było to nazwać i odciąć Putina od razu. Odciąć elektronicznie, bankowo, naukowo. Po prostu powiedzieć mu krótko, pan jest bandytą. Zabrakło tego w Unii Europejskiej. Chciałbym i myślę, że tu się zgodzimy wszyscy, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, ale bardzo mnie niepokoją słowa, które powiedział wczoraj minister Sikorski, minister spraw zagranicznych, że być może jest już za późno na to, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Tylko gdzie był pan Sikorski w ostatnich latach i jak jego kolega Tusk mówił, że no, my chcemy współpracy z Rosją taką, jaka ona jest. Zapomnieli politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy, że Putin napadł na Ukrainę wcześniej, w 2014 roku, że zabrał Krym. Zapomnieli Francuzi o tym i od 2014 roku do 2022 roku handlowali bronią z Putinem. Zapomnieli o tym. A dzisiaj mają pełne słowa frazesów, że Ukraina powinna wygrać wojnę. Oczywiście, wracając do pani pytania, pieniądze na pomoc dla Ukrainy są potrzebne. Myślę, że będziemy razem głosować w tej sprawie zawsze. Martwię się tym, że ciągle nie ma pieniędzy z tego pakietu 50 miliardów euro na pomoc dla Ukrainy. Jest tylko deklaracja i wszystko wygląda na to, że 27 krajów będzie musiało się dodatkowo złożyć na tę pomoc dla Ukrainy. Ja myślę, że polski rząd też i na to pieniądze przeznaczyć. Eurodeputowany Kochut, bardzo Kiedy proszę. Dwa lata temu Putin zaatakował Ukrainę, ja wspólnie z panem, wtedy europosłem, obecnie ministrem Sikorskim, napisałem taki projekt rezolucji, taki list także do innych europosłów, żeby uznać Putina za zbrodniarza wojennego. Od razu, w zasadzie kilka dni po tej agresji. Wysłałem ten list do wszystkich przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i proszę sobie wyobrazić, że żaden przedstawiciel PiS-u i żaden przedstawiciel Orbana, czyli Fideszu, się pod tym listem nie podpisał. Więc wtedy, panie pośle, was jakoś nie było. A pan mi nie przyniósł Wysłałem i nie pokazał mi pana. Tak dzisiaj? Jeżeli... Ja bym panu podpisał. Niech pan czyta, dlaczego? Niech pan czyta maile, które do pana przychodzą, bo ja wysłałem ten list do wszystkich. Myśmy byli zszokowani. Kiedy to było? Z panem Sikorskim. Kilka dni po wybuchu wojny. Ja wspólnie z panem Radosławem taki list. Nie ma pan wątpliwości, że myśmy krytykowali wspierania Ukrainy, napad na Ukrainę. Oczywiście powinniśmy wspierać Ukrainę, powinniśmy zrobić wszystko, żeby Ukraina tą wojnę wygrała.
mamy problem w Unii Europejskiej z decyzyjnością, mamy problem z Wiktorem Orbanem, który po prostu po pierwsze blokuje sankcje na Rosję, po drugie po prostu jest prorosyjski i nie chce wspierać Ukrainy. I ten problem z wetem, który mamy w Radzie Europejskiej, po prostu jest problemem realnym w tym kontekście. Mamy problem prawdopodobnie wkrótce z panem premierem Fico ze Słowacji, który w podobnym tonie się wypowiada w kontekście pomocy Ukrainie i bardzo mi jest żal i szkoda, że ta dyskusja o zmianach traktatów no poszła w takim kierunku, zwłaszcza wtedy w polskiej telewizji publicznej, bo ta dyskusja o przyszłości Europy jest potrzebna właśnie po to, żeby Unia Europejska mogła szybciej reagować. Bo ja się zgadzam z panem posłem, że to się wszystko odbywa bardzo wolno i to jest ogromny problem w ogóle wszystkich instytucji europejskiej, ale to wynika po prostu z konstrukcji Unii Europejskiej, konstrukcji Parlamentu Europejskiego i z tych traktatów, które są po prostu napisane na inne czasy, nie przewidziały tego, że przy granicy z Unią Europejską będzie toczyła się regularna wojna. Jednym zdaniem bym odpowiedział tak, jak dobrze, że jest Orban dla was, jak dobrze, że jest Orban, bo macie na kogo zwalać winę. Natomiast jakoś był Orban był w Fideszu, proszę pana. Fidesz był w grupie EPP. Niech pan na to weźmie pod uwagę. To był wasz sojusznik na Radzie Europejskiej. Chcę coś innego powiedzieć, że dzisiaj zwalacie winę na Orbana, tak byście nie widzieli tego, że przez całe lata niemiecka socjaldemokracja ze Schröderem na czele była na liście płac po prostu protestowaliśmy, Putina. Protestowaliśmy kiedy za myśmy razem. Jako EKR chcieli wywołać debatę w Parlamencie Europejskim, żeby nie budować Nord Stream 2, nikt nas nie poparł. Ja za tym głosowałem, panie pośle. Nikt proszę nas nie sobie sprawdzić proszę, notatkę. Proszę mówię, sobie sprawdzić. Mówię o prezydium Parlamentu Europejskiego. Nie dopuszczono do debaty. I to zrobiła właśnie grupa, która trzyma dzisiaj władzę w Unii Europejskiej i chce, jak słyszę, rządzić dalej. Więc nie zwalajcie na małego Orbana i małe Węgry wszystkiego, bo Niemcy wysłały hełmy, bo chciały, jak powiedział Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii, że wyglądało na to w pierwszych miesiącach wojny, że Zachód chce, żeby po prostu Ukraina szybko przegrała. Ale teraz to Niemcy przekazują olbrzymie pieniądze na dozbrojenie Ukrainy, największe w Europie, drugie po Stanach Zjednoczonych. To PiS niestety zmarnował ten cały potencjał, który był w Polsce pro-ukraiński. Jeśli byśmy policzyli całą pomoc dla Ukrainy, to jestem spokojny o to, wyjdzie na czarno na białym, że Polacy, Polska, samorządowcy, polski rząd, polscy żołnierze, strażacy, wszyscy pomagaliśmy Ukrainie i nie dzielmy się tu, panie pośle, kto zrobił więcej. Niemcy z początku spały, Francuzi telefonowali i klęczeli przed Putinem, chcieli się z nim dogadać, a Putin robił swoje i będzie robił swoje, jeśli go nie zatrzymamy na Ukrainie. Bardzo przyjdzie się cieszę. Do krajów bałtyckich i przyjdzie do Polski. Bardzo to będzie nieszczęście. Tutaj chyba się zgadzam z panem posłem. Bardzo się cieszę w kontekście tym, że Europa otworzyła oczy na politykę wschodnią, że rzeczywiście ta linia narracyjna przesunęła się w stronę linia narracyjna, i ta też zapowiedź tego, że ma powstać komisarz do spraw bezpieczeństwa w przyszłej kadencji Komisji Europejskiej, to jest dobra zapowiedź. Bójmy oby się to była Putina, osoba to jest z Polski, bo rzeczywiście Sikorski, skoro już pan poruszył temat. Oby to była osoba z Polski, bo rzeczywiście my mamy najlepszy pogląd na to, jak wygląda sąsiedztwo z Rosją. Widzimy tutaj w Parlamencie Europejskim, rozmawiając, czy to z przedstawicielami Łotwy, Litwy, czy Finlandii, i ten strach też na tej całej wschodniej flance Unii Europejskiej, i potrzebujemy rzeczywiście takiego komisarza do spraw bezpieczeństwa i naprawdę potrzebujemy. Jedno zdanie, Sikorski powinien zostać komisarzem do spraw obrony? Powinien być to najlepszy znawca tych tematów. Uważam, że Sikorski może nie być wolnym człowiekiem w tej materii, ale jeśli będzie taka decyzja, nie będę na pewno przeciw, bo popieram każdego polskiego polityka, który chce coś dobrego zrobić na wolał świecie. Macierewicza, ja wolę Sikorskiego. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy program. Łukasz Kochut, Nowa Lewica, Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość, i bardzo żywy program, ale wiadomo, jeśli chodzi o emocjonalną debatę, to na eurodeputowanych można polegać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.